Rozdział czwarty. Twoje życie należy do mnie. Nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem. Moim jesteś. Izajasza 43:1. Po uwolnieniu w życiu Władykina nie zaszły żadne odczuwalne zmiany, oprócz tego, że gdy chodził do innych obozów lub do zarządu, nie obawiał się spotkań ze strażnikami i oficerami operacyjnymi. Te same góry porośnięte jodłami przytłaczały duszę swoją monotonnością i nawet w najcieplejsze dni lata, kiedy północ na chwilę pokrywała się kobiercem kwiatów i traw, wciąż była na niej pieczęć obczyzny. Chociaż nieraz, gdy wspominał się na wzgórze i kładł się na miękkim dywanie z mchu i zapominał o wszystkim, słuchając dźwięków ożywionej po strasznej zimie przyrody, zdarzało mu się z głębi duszy powiedzieć: Boże, jak tu dobrze! Ale wystarczało spojrzeć z góry na dół, by znów ujrzeć dolinę pokrytą sinym dymem. Dolinę, w której tyle ciał spoczęło pod ziemią, by zaspokoić nieustający apetyt ludzi na skarby, które są w niej ukryte. Oczywiście te ciała były ukryte pod ziemią i skute wieczną zmarzliną, jak trupy dawnych mamutów. Krew i łzy zostały zmyte. Wydobyte złoto dawno zostało przetopione i trzymane jest albo w państwowych skarbcach, albo w kieszeniach, na palcach rąk, na szyi i w innych miejscach. Jakaś część może wróciła do ziemi i przepadła, albo w jakiś inny sposób wymieszała się w ludzkim oceanie. Została tylko cena, za jaką wydobyto to złoto. Ona jest z Bożą dokładnością przeliczona i zachowana w jego skarbcu. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżreli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego, nie opiera się wam. Jakuba 5:3-6. Żadne zmiany w życiu Pawła nie były w stanie go ucieszyć, przeciwnie. Owładało nim najgłębsze przygnębienie. Dopóki jeszcze miał wyrok, to mógł oczekiwać jego końca, a teraz oczekiwanie stało się nie do zniesienia i stawało się duchową torturą. Beznadziejność oczekiwania i niemożność założenia rodziny pogłębiały jeszcze cierpienia powiększającej się rzeszy ludzi oczekujących na specjalne rozporządzenie w nawiasie. Wszystko to sprawiało, że Paweł myślał tylko o jednym: jak najszybciej do domu. Przed nim stały otwarte szeroko możliwości zawodowe i bytowe, ale całym sercem odmawiał. Zmieniły się już także warunki bytowe więźniów na bardziej znośne, ale niezmienione zostały te drogi i miejsca, gdzie tak cierpiał w strachu przed śmiercią. Na tym samym miejscu stał Sfistoplas, karny obóz i zbocze góry, z którego już nigdy nie wrócili jego towarzysze. Pewnego razu zamyślił się głęboko. Dlaczego ostatnio, szczególnie przed samym zwolnieniem, postronni ludzie, często naczelnicy, zupełnie niewierzący, przypominali mi o Bogu, a we mnie ku mojej hańbie nie znalazło się siły, by o nim zaświadczyć? A przecież jeszcze niedawno z takim natchnieniem świadczyłem, nawet nocami. Dlaczego nie mam siły podnieść się duchowo albo pójść na górę i klęknąwszy pomodlić się do Boga? I jeszcze dlaczego Pan postawił takie męczące przeszkody dla mojego powrotu do domu? Czyżby mało było tych cierpień, które przeszedłem przez lata głodu i chłodu, łez i rozpaczy? To prawda, że Pan zmienił moje warunki, zabrał głód i inne potrzeby, ale moje otoczenie się nie zmieniło. Przecież 5 lat temu oddałem Mu swoje życie. Czyżbym miał je tu spędzić do końca? Na tym rozmyślania się zatrzymały. Dlaczego, Panie? Wydusił z piersi. W tym momencie w jego myślach zaszła jakaś zmiana. Paweł ucichł i silny strumień myśli napłynął, jak mu się zdawało, z zewnątrz. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej,
zwróconej ku wschodowi. A oto woda wytryskiwała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znów odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać, potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie: czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. Ezechiela 47:2-6. Paweł przypomniał sobie słowa z Biblii. Siedział pochyliwszy głowę i opierając się rękami o ziemię, kiwając głową powiedział: zrozumiałem, Panie. Chociaż nie ma modlitwy, nie ma ognia, nie ma innego wyjścia oprócz tego strasznego potoku, ale jesteś Ty, prowadź mnie dalej. Chcesz do domu? Nadal słyszał tę samą myśl. Ale czy właściwie bym uczynił, wypuszczając Cię w takim stanie? Przecież na razie burzę w Tobie wszystko, co stare. Potrzebny jesteś sam sobie taki zrujnowany, nieuporządkowany? Mnie też się nie przydasz. Spójrz na siebie i odpowiedz, po co takie ofiary i taka trudna droga, jeśli nie dojdziesz do jej końca? Ukusz się i daj mi nazwać się swoim. Boisz się tu zostać całe życie? A przecież oddałeś mi je na zawsze i przekonałeś się nie raz, że było już stracone i że nie należy do ciebie. Chcę ci pokazać szczęście niezwyczajne, szczęście poza ludzkimi wyobrażeniami, szczęście wieczne i właśnie twoje. Ale to szczęście można osiągnąć tylko tracąc własne życie dla Pana. Nie przeszkadzaj mi. Głowa Pawła opuściła się jeszcze niżej od tych myśli, a miały one taką siłę, że chłopak zastanawiał się, czy ktoś do niego nie mówił na głos. Po tym zdarzeniu jego nastrój się zmienił. Paweł znacznie się uspokoił, upewniwszy się, że Pan go nie opuścił. Jednakże dalsze życie w tym miejscu stało się dla niego nieznośne i oczekiwał. Pojawiły się pogłoski, że wielu ludzi ma być przewiezionych jeszcze dalej w góry, a on jako doświadczony specjalista ma być wśród nich. To pomogło mu podjąć decyzję, żeby niezwłocznie opuścić Dolinę Szturmawoj. O swojej decyzji powiadomił naczelnika oddziału i otrzymał odmowę z groźbą, ale nie patrząc na nic, Paweł zostawił robotę i zjawił się w dyrekcji, aby mu wydano jakiś dokument. Otrzymawszy go, wybrał się w nieznaną sobie drogę. Jedno go trapiło, że bez specjalnej przepustki nie mógł opuścić tego terytorium, ale w jego sercu było nieodparte pragnienie wyjazdu i przekonanie, że wszystko się powiedzie. Pod wieczór bez trudu dotarł do północnej dyrekcji i odszukał znajomego, z którym kiedyś przybyli razem na Kołymę. Z rozmów z ludźmi dowiedział się, że wyjazd do ojczystych stron jest zupełnie niemożliwy i wszystkie próby są bez sensu. W związku z tym poradzili Władykinowi dostać się do sowchozów, gdzie ludzie zajmują się hodowlą i rolnictwem. Zaletą życia w sowchozach było to, że były tam dostępne świeże warzywa i produkty mleczne. Na kopalniach jedzenie było reglamentowane i składało się głównie z konserw, a warzywa były dostępne tylko suszone. Paweł podjął decyzję, żeby dostać się do sowchozu Elgien. Nie musiał długo czekać. Następnego ranka powiadomili go, że jedzie samochód do Magadanu i kilka osób siedzi koło garażu, czekając na wyjazd. Paweł zebrał w biegu rzeczy i pobiegł, żeby dołączyć się do tej grupy. I dobiegł akurat wtedy, gdy pasażerowie już zajęli miejsca, a kierowca szykował się do wyjazdu. Kolego, zwrócił się do niego Władykin, podwieziesz mnie do lewego brzegu? Chcę się dostać do Elgien, do pracy w rolnictwie. No cóż, wsiadaj, mogę cię zabrać, ale po drodze operacyjni będą z tobą rozmawiać na posterunkach na trasie. Mi tam wsioryba, odpowiedział mu szofer i kiedy już Paweł wsiadł, dodał za nim. Ty czasem żenić się nie wybierasz, bo coś za młody jesteś na rolnika. W sowchodzie Elgien mieszkały i pracowały więźniarki, dlatego każdy, kto się tam wybierał indywidualnie, był podejrzewany o ukryte zamiary. Władykin nie odpowiedział na ostatnią uwagę, bo siedzące w samochodzie kobiety
Biorąc go za cywila, zaczęły zarzucać kierowcy, że mierzy wszystkich jedną miarą. Przez wszystkie trzy posterunki samochód przejechał bez przeszkód, bo pasażerowie nie wzbudzili w oczach operacyjnych żadnych podejrzeń. Na lewym brzegu Władykin wysiadł i rozliczył się z kierowcą, a później zaczął szukać pasującego transportu na dalszą drogę. Ku jego radości transport szybko się znalazł i Władykin, nie przyglądając się w ciemnościach kierowcy, poprosił, by dowieźć go do sowchozu. Kierowca okazał się kapitanem Wochr i kiedy Paweł to zobaczył, bardzo się zmieszał i już myślał, że całe jego przedsięwzięcie legnie w gruzach i odeślą go z powrotem do kopalni. Ale kapitan, spojrzawszy na porządny wygląd młodzieńca, spytał tylko z ciekawością: a pan w delegację? Czy może do nas, do dywizjonu? Dawno już czekamy na wzmocnienie. Nie, towarzyszu kapitanie. Chcę podjąć pracę w rolnictwie i nie na Elgienie, ale jeszcze dalej, na Mylgię, odpowiedział Paweł. A po co panu takie odludzie? Nasz starszy agronom Morozow nie wyrabia się sam i z radością by pana przyjął. Ma tam co prawda jednego więźnia dziadka, ale to nie to co młody. A i nam w kolektywie przyda się nowa siła, zapewnił kapitan. Zresztą porozmawiamy po drodze. Wiozę do siebie człowieka i teraz muszę zajść do obozu na 4 godzinki, żeby się przespać, bo nie spałem całą noc. Będzie pan musiał tu poczekać w poczekalni, a potem zawiozę pana do samego Elgiena. Władykin bardzo się ucieszył, że kapitan wziął go za swojego i życzliwie się do niego odniósł. Dokładnie o wyznaczonym czasie ruszyli w drogę. Kapitan wsiadł do kabiny, a jemu oddał swój kożuch, który bardzo mu się przydał, choć był już czerwiec. Trasa biegła po tych kołymskich przesmykach, o których krążyło wiele strasznych opowieści. I rzeczywiście, wąska droga biegła po krętych półkach, nieraz na wysokości 200 metrów nad rwącą w dole rzeką Kołymą. Świadkowie opowiadali, że niemało śmiałków zginęło bez śladów w jej lodowatych odmętach. Władykin także odczuł, co znaczą emocje na takiej trasie. Kiedy samochód wjeżdżał na szczyt wzgórza, a później zjeżdżał po ostrych zakrętach, pierwszy raz doświadczył, jak strach zatyka gardło i nie można nabrać oddechu. To rzeczywiście wygląda jak droga do piekła i po co mi było jechać w taką przepaść, myślał Paweł, trzymając się kurczowo wszystkiego, co było pod ręką. Ale dla kierowcy, który tą trasę pokonywał już może setny raz, takie wiraże było tylko otrzeźwieniem z owładającej nim senności. Zjechawszy z ostatniej serpentyny w dół, podróżnicy usłyszeli w oddali uderzenie w dzwon. W obozie zaczynała się odprawa. Przez przerwy we mgle widać było rozchodzący się tłum kobiet, ubranych w różnokolorowe sukienki i nakrycia głowy. Samochód stanął pół kilometra od obozu naprzeciwko dywizjonu ochrony i kapitan nalegał, żeby Paweł odpoczął u nich w pokoju gościnnym po stresującej i bezsennej nocy. Ale Paweł, używając wszelkich wymówek, odmówił i podziękował za okazaną życzliwość, chcąc jak najszybciej się z nim pożegnać. Zostawszy sam na łonie budzącej się przyrody, Paweł zachwycał się widokiem zielonych pól, których jego oczy nie oglądały już od wielu lat. Władykinowi zdawało się, że już nie jest na Kołymie, ale gdzieś niedaleko od swoich drogich poczynek i że za chwilę na drogę wybiegnie jego siostrzyczka, a za nią babcia Katerina, za którą tak bardzo już tęsknił. Na polu widział takie same stogi świeżego, pachnącego siana, a obok nich pasące się na łące stado łaciatych krów z cielętami. Rozmarzywszy się z błogim uśmiechem na ustach, Paweł już był gotów przyznać, że jest prawie jak w pocinkach, ale nagle pejzaż się zmienił i pojawiło się złowieszcze ogrodzenie z naciągniętym u góry drutem kolczastym, w którym od razu rozpoznał łagier. Na szczęście ogrodzenie wkrótce się skończyło i pojawił się typowy budynek kuchni polowej, przy drzwiach której stał kucharz w białym fartuchu. Zaprosił Władykina, żeby zaszedł odpocząć i udostępnił mu miejsce w swoim pokoju. Paweł chętnie się zgodził po nieprzespanej nocy i położywszy się szybko zasnął. Przebudził się od głośnego żeńskiego śmiechu dochodzącego z korytarza. Kucharz chętnie opowiedział mu o warunkach życia w sowchodzie i położeniu kilku budynków administracyjnych. Ostrzegł o możliwości nieprzyjemnych spotkań i nie umiejąc go zatrzymać na śniadanie, odprowadził go na ganek. Paweł zobaczył tam zupełnie niespodziewany obraz. Grupa za grupą,
Od strony obozowej strażnicy nadchodziły kobiety. W pierwszej grupie szły nieskromnym krokiem, ubrane w piękne, modne sukienki, prawdziwe piękności, ale jak głębokie było jego rozczarowanie, gdy usłyszał z ich ust najordynarniejszy potok żargonowych przekleństw, którymi z chichotem wymieniały się z kucharzem. Widząc zdumioną minę Pawła, kucharz wyjaśnił mu z uśmiechem. — Co, jeszcze się z takimi nie spotkałeś? — Tutaj nie takie rzeczy zobaczysz. Piękności wychodzą na żer. Wieczorem będą je zwozić pijane do obozu. Władykin nie mógł ukryć obrzydzenia przy tym niespodziewanym spotkaniu i odwrócił się. Tu zobaczył kolejną grupę kobiet. Te, w przeciwieństwie do pierwszych, były bardzo skromnie ubrane i bardziej wiekowe. Szły prawie milcząc, a każda miała niewielki pakunek w ręku. A te chłopcze to już zupełnie inne. To uczone baby, idą do pracy, do biura, do szpitala albo do internatu. Tutaj są krewne Bluchera, Zinowiowa, Tuchaczewskiego, artystki. No sam rozumiesz, jednym słowem wrogowie. Są tu już wiele lat. Dla Władykina to było takie niespodziewane, jakby się dosłownie przeniósł do innego świata. Paweł pożegnał się z kucharzem i udał się do biura sowchozu. Na schodach przed wejściem spotkał chuderlawego starszego mężczyznę z rzadką rudą brudką w odzieży więziennej. Paweł zapytał go: przepraszam, gdzie mogę znaleźć agronoma Morozowa? Jego biuro jest tutaj, ale wyszedł na obchód. Minął się pan z nim, odrzekł staruszek. Paweł chwilę się zastanawiał, a później wszedł po stopniach na górę i postanowił porozmawiać ze współpracownikami. Ale wszedłszy do gabinetu z napisem agronom, zastał tylko siedzącą dziewczynę. A co pan potrzebuje? Zapytał ten sam staruszek, wchodząc za nim. Pracowałem jako geodeta na kopalniach, ale postanowiłem się przenieść do prac polowych i poszukać zajęcia w sowchozie Mylga, wyjaśnił Paweł. A teraz zaszedłem zobaczyć, czy może tu nie znajdzie się dla mnie jakieś zajęcie. Rozmówca uważnie przyjrzał się młodzieńcowi i, jak mu się zdawało, bardzo konkretnie i z autorytetem oznajmił. Ach tak, w takim razie będzie pan musiał poczekać do wieczora na Morozowa, ale mogę pana zapewnić, że pańskie umiejętności tutaj się na nic nie zdadzą. Ta odpowiedź wydawała się Pawłowi zniechęcająca, ale zrozumiał, że to miejsce, o które chciał się ubiegać, jest pewnie zajęte przez tego dziadka, dlatego opuścił biuro. Po kilku latach Paweł dowiedział się, że dziadek ten to był nie kto inny jak przedstawiciel Wszechzwiązkowej Rady Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów Jakow Iwanowicz Żydkow. Po dobrym obiedzie na stołówce Władykin ruszył w dalszą drogę w poszukiwaniu sowchozu Mylga. Kontakt z Mylgą odbywał się głównie zimą, bo większość 30-kilometrowej drogi prowadziła przez bagna albo błotnistym brzegiem rzeki Mylga. Pod koniec dnia Paweł już zupełnie bez sił zatrzymał się w chatce myśliwskiej, nie mogąc już przejść ostatnich 5 kilometrów. Do osady przyszedł rankiem z początkiem dnia pracy. Na pytanie o pracę spotkał się z bardzo niechętnym przyjęciem. Chyba jedynymi, które zwróciły na niego uwagę, były więźniarki, ale starał się nie wchodzić z nimi w rozmowy. Paweł był zachwycony przyrodą, jaka występowała na tym odludziu i dostępem do wiejskich produktów. Zaszedłszy na stołówkę, pierwszy raz od wielu lat mógł się napić naturalnego wiejskiego mleka. Otrzymawszy odmowę w sprawie przyjęcia do pracy, Paweł nie zmartwił się, choć sowchoz Mylga bardzo przypadł mu do serca dzięki pięknie otaczającej przyrody i spokojowi. Udał się za poradą miejscowych do jakuckiego centrum rejonowego w mieście Taskan, które było oddalone 1,5 kilometra od sowchozu. Dotarł tam przed obiadem. Taskan było centrum administracyjnym okręgu o tej samej nazwie. Ludność składała się w połowie z wyzwoleńców, którzy po uwolnieniu musieli do odwołania przebywać w tym rejonie. Spośród budynków wyróżniał się klub, teatr, później internat, budynek Komitetu Rejonowego Partii, 3 jednopiętrowe domy w budowie, biblioteka i koło 10 dwurodzinnych domów. Wszystkie budynki były drewniane i w miarę nowe. Obok domów były umieszczone typowe jakuckie jurty, w nawiasie skórzane namioty, z którymi ich mieszkańcy nie chcieli się rozstać. Tungusi, w nawiasie lud zamieszkujący Jakucję,
Nie mieli zamiaru przeprowadzić się do domów i uparcie wiedli żywot koczowników. Można ich było zobaczyć tylko, gdy przyjeżdżali zdawać dla państwa futra i rozkładali obóz za miastem w tajdze. Paweł wszedł do budynku komitetu, akurat w momencie, gdy sprzątaczka zadzwoniła dzwonkiem, ogłaszając początek przerwy obiadowej. Na pytanie o pracę przewodniczący Jakut powiedział, żeby zwrócił się do sekretarza, w którego rękach według jego słów spoczywała cała władza radziecka. Sekretarz wychodził na obiad jako ostatni ze swoimi pracownikami. Paweł ujrzał w jego twarzy coś znajomego i bliskiego. Ciociu, zwrócił się do sprzątaczki, czy wasz sekretarz nie nazywa się czasem Andrzejew? Andrzejew, odpowiedziała kobieta. A na imię ma Kostia? Kontynuował Paweł. Nie, nie Kostia, sprzeciwiła się, a Konstantin Iwanowicz. To nie jest mój kolega, ale władza radziecka. Władykin usiadł na tarasie i zaczął wspominać przeszłość. Minęło 15 lat od czasu, gdy widzieli się z Kostią ostatni raz. Paweł przypomniał sobie ich ubogą chatkę i biedną wdowę, która ledwie wiązała koniec z końcem. Przypomniał sobie, jak ojciec surowo zabronił wpuszczać Kostię do domu z powodu jego złodziejskich skłonności i chuligańskiego zachowania. Jak powtarzał każdą klasę, a w końcu za złe zachowanie całkiem wydalili go ze szkoły. Ale pamiętał go też jako dobrego kolegę. Teraz spotkali się w tym miejscu i choć jeszcze nie rozmawiali, to Paweł czuł, że Kostia jest tu ważną figurą. Sekretarz wrócił z obiadu ostatni i kiedy wszedł, wszyscy już pracowali na swoich miejscach. Można na chwilę? Spytał Władykin, pochyliwszy się z uśmiechem nad jego stołem. Można, odpowiedział tamten, tak jak w dzieciństwie, prosto w nos. A o co chodzi? Co potrzeba? Paweł poprosił go, by wyszli na taras. Kostia, jakoś z lękiem przyjrzawszy mu się, niechętnie wyszedł. Andrzejew? Kostia? Spod Moskwy? Uśmiechając się, pytał dalej starego przyjaciela. Tak, a pan kto? Nie mogę sobie przypomnieć. A przypomnij sobie szkolne lata. Paweł! Krzyknął Kostia, łapiąc go w objęcia. Potem wszedł na chwilę do oddziału, a potem zaczął mu opowiadać o sobie. Jestem tu już od 1932 roku, jak to mówią, przebiłem się w tą dzicz. A tak po prawdzie, sam wiesz, jak skończyłem siedmiolatkę. Ale jak zmarła matka, od razu rozumu nabrałem. Przyjęli mnie do szkoły partyjnej, potem wysłali do Moskwy na studia. Tam nauczyłem się mówić po jakucku i tungusku i wysłali mnie tu po linii partyjnej, by oswajać kraj. Na studiach poznałem dziewczynę, pobraliśmy się i razem nas tu wysłali. Pracuję tu teraz jako kierowniczka biblioteki. Poznajcie się, powiedział otwierając drzwi i wprowadzając Pawła. Przywitała ich szczupła, niemłoda kobieta o mądrych i wyrazistych oczach i ziemistej cerze. Po krótkim zapoznaniu i wspólnych wspomnieniach Andrzejew usłyszał, że Paweł szuka pracy i przedstawił mu kilka najlepszych wolnych wakatów, ale Paweł poprosił go o pomoc w przyjęciu do pracy w sowchozie. Okazało się, że pracownicy z głównej administracji sowchozu byli znajomymi Kosti ze studiów i bez problemu przyjęli Pawła do pracy. Bardzo mu się tu spodobało. Przytulny, czysty pokoik w bloku, uprzejmość współpracowników i bardzo dobre wyżywienie. Ale już drugiego dnia to samo męczące uczucie, które dręczyło jego duszę na kopalni, naszło go z jakąś nową siłą i tutaj. Jego czystość i moralność nie mogły zostać niezauważone przez żeńską część. W odróżnieniu od kopalni, tutaj mężczyzna był rzadkim zjawiskiem. Więźniarki, których było tu co najmniej 200, wszędzie poruszały się swobodnie i dlatego oczywistym było, że na okolicznych łąkach panowała największa rozpusta. Wiadomość o przybyciu nowego chłopaka obleciała cały obóz tego samego dnia. Drugiego dnia Paweł zauważył, jak zaczęły mu się pojawiać przed oczami niby przypadkiem wystrojone dziewczyny. Uprzejmie zamiatały pokój, poprawiały łóżko. Drugie pytały troskliwie, czy nie trzeba coś przeprać. Inne po prostu przysiadały się obok, by posłuchać nowych wieści z kopalni. Władykin wyczekał dobrego momentu i umknął nad brzeg rzeki, aby posiedzieć w samotności i pomyśleć. Nie darmo mnie szofer pytał, czy się do żeniaczki nie zbieram.
Widać wiedział chłop, co mówi. Oczywiście, będąc na kopalni, słyszał dużo opowieści o kobietach w sowchozach, ale czy to go pobudziło, żeby tu przyjechać? Długo rozmyślał o tym i stwierdził, że dla 26-letniego młodzieńca, który wyrwał się z takich miejsc, jest to całkiem naturalne. Tak, ale przecież to kolejny grzech, naprzeciw którego sam zrobiłem pierwszy krok, myślał sobie. Sam tu przyjechałem na to odludzie. Czy po to Pan chronił moją młodość od wielu upadków, żebym ja tutaj dobrowolnie oddał się na tej uczcie rozpusty i zepsucia? Ale jeśli się nie zatrzymałem, zanim wsiadłem do pierwszej ciężarówki, to tym bardziej teraz nie dam rady. Ale dlaczego tak późno to zrozumiałem? Przyczyna jest ta sama, jakby ktoś dał mu odpowiedź. Człowiek naruszający społeczność z Bogiem będzie błądził. O, teraz tylko Boże miłosierdzie może mnie wyrwać z tej matni. Oj, przepraszam, nie zauważyłam. Rozległ się nagle dźwięczny damski głos po drugiej stronie krzaka. Przed nim stała zupełnie naga dziewczyna, udając zmieszaną i zakrywając pośpiesznie swoją nagość, jakoby przyszła akurat w to miejsce się kąpać. No, zaczyna się. Paweł szybko wstał i odszedł z tego miejsca. Cóż, co człowiek szuka, to i znajdzie, osądził się ze złością. A teraz dokąd uciekasz i po co? Kogo chcesz oszukać? Diabła? Nie przestawał się potępiać, usiadłszy na ławce przed domem. Po kilku minutach ta sama dziewczyna przyszła i usiadła koło niego, kontynuując przeprosiny. Proszę mi wybaczyć, tak mi wstyd. Nie rozejrzałam się nawet. Jaka idiotka. Dziewczyno, ostro powiedział Paweł, idź swoją drogą. Jakby ci było wstyd, to miesiąc byś mnie omijała i nie jesteś idiotką. Idiotka nie wymyśli czegoś takiego. Ha, 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 zaśmiała się głośno i wstała z ławki, nieśpiesznie odchodząc. Grzech jest taki, że nie odpuści, jeśli go nie umartwisz, stwierdził Paweł i schował się w budynku. Władykin wycierpiał wiele najazdów. Jedna po drugiej dziewczyny przypuszczały szturm na niego i tylko Bóg wie, co działo się w jego duszy. Niektóre z koleżanek z pracy przekonywały go, widząc jego położenie. Paweł, znajdź sobie jakąś jedną i będziesz miał spokój. Ona za ciebie stu innym oczy wydrapie, a tak się nie uchowasz. Do samej zimy Paweł wolny czas spędzał u Kosti, czytając książki, ale niestety wkrótce razem z żoną przenieśli ich do Magadanu i rozstali się całkowicie. Wkrótce otrzymał tragiczną wiadomość, że oboje zmarli na czechotkę. Władykin, straciwszy jedynych bliskich ludzi, zaczął czuć, że siły duchowe opuściły go zupełnie. Przyglądał się już dziewczynom w nadziei, że zobaczy wśród nich chrześcijankę, ale na próżno. W końcu jedna z dziewcząt spodobała mu się z powodu swojej wielkiej skromności i stwierdziwszy, że to musi być chrześcijanka, poznał się z nią bliżej. Ale niestety, to była pomyłka, a serce już zdążyło się przykleić jak magnes. Bóg jednak postawił między nimi przegrodę, która uniemożliwiła rozwijanie się tej miłości. Dziewczyna ciężko zachorowała i położyli ją w szpitalu. Paweł mógł się cieszyć tylko tym, że ją odwiedzał. Pewnego razu, gdy przyszedł do niej, podeszła do niego pielęgniarka, staruszka, i poprosiła go na bok. Od dawna pana obserwuję, młody człowieku. Nie jest pan taki jak inni, dlatego zdecydowałam się zapytać, czy są panu znajome nazwiska Pawłow, Odincow, Timoszenko, Iwanow, Kłyszkow? Paweł uważnie spojrzał jej w oczy i dojrzał w nich coś drogiego i bliskiego. Odpowiedział ze smutkiem. Tak. Nie myli się pani, znam ich. To bohaterowie wiary, wszyscy siedzą w więzieniach. Miły chłopcze, ja wiem coś więcej, że niektórzy z nich już oddali swoje życie za prawdę Bożą, odpowiedziała mu staruszka. Bardzo się cieszę z tego spotkania. Domyśliłam się, że jesteś chrześcijaninem, ale powiedz mi, dziecko drogie, dlaczego odwiedzasz tą dziewczynę i jesteś taki miły dla niej? Przecież to światowa dziewczyna, czyżbyś złożył broń? Władykin spuścił głowę i porażony tym pytaniem długo nie mógł jej podnieść. W końcu ciężko westchnął i powiedział. Nie mogę nazwać pani siostrą w pełnym tego słowa znaczeniu, ale ośmielę się nazwać matką. Nie, nie mogę powiedzieć, że złożyłem broń. Raczej ją opuściłem.
Paweł krótko opowiedział staruszce swoją historię, szczególnie dotykając swoich ostatnich przeżyć. Kończąc opowieść podkreślił: Bóg wiele mi odkrył, w wielu sprawach błogosławił, ale jednego nie mogę zrozumieć. Robię błąd za błędem, cierpię, chcę być taki jak wcześniej, walczyć i zwyciężać, ale niestety padam bez sił i robię kolejny błąd, a w duszy po prostu krzyczę, dlaczego Bóg mnie zostawił? Nie mogę się modlić, choć bardzo się staram. Tonę, ale jakaś ręka jeszcze mnie trzyma. Walczę z pokusami, ale atakują z innej strony i ranią mnie. W czym przyczyna? Nie wiem. A czy wstąpiłeś z Panem w przymierze przez chrzest? Spytała staruszka. Nie, od razu po nawróceniu zostałem aresztowany. Oto w czym przyczyna, moje dziecko, odpowiedziała. Siłę do zwycięstwa daje tylko nowe przymierze. Po tym, jak do niego przystępujemy przez chrzest, a później przez trwanie w nim przez święte życie. Powiedz, czy żołnierzowi bez przysięgi powierza się broń? Nie, tym bardziej żołnierzowi Chrystusa. Przez twoje wysiłki i ostatnie upadki Bóg pokazuje ci, jak wielka jest Jego miłość do ciebie, ale w pełni możesz z tego skorzystać dopiero po zawarciu przymierza z Nim. To po to, żebyś wiedział praktycznie, co to jest przymierze z Bogiem i mógł ludziom opowiadać o rzeczywistym i odczuwalnym działaniu nowego przymierza. A na razie bądź dzielny, proś, szukaj, czekaj i nie poddawaj się. Bardzo dziękuję za te słowa, matko moja. Widocznie Bóg sprawił nasze spotkanie w tym krytycznym dla mnie czasie. Ale mam jeszcze jedno pytanie, które nieustannie mnie trapi. Może odpowiesz mi na nie. Jeśli Bóg przed wstąpieniem w przymierze z Nim nie do końca mi ufa, jak to czuję w ostatnim czasie, to jak On patrzy na mnie, widząc moje naruszenia? Przecież jestem teraz zupełnie inny, niż byłem zaraz po nawróceniu. Staruszka wytarła łzy, które napłynęły z powodu współczucia dla chłopaka i z prawdziwie matczyną łagodnością odpowiedziała mu. Jak Bóg patrzy na ciebie? Jak nauczyciel na uczniów. Dopóki siedzisz w szkolnej ławce, od twoich błędów może ucierpieć tylko zeszyt, który nauczyciel przekreśli. Ale kiedy będziesz już pracował na budowie jako inżynier, tam już nie wolno się mylić, bo od tego może ucierpieć wielu ludzi oraz przedsiębiorstwo. A między szkołą i pracą jest egzamin, który jeszcze przed tobą, a na razie jesteś w szkole. Teraz opowiem ci o naszych perypetiach. Było tu ze mną w obozie kilka dziewcząt chrześcijanek z różnych miejsc, ale wszystkie skazane za wierność swojemu Panu. Dzielnie znosiły wszystkie cierpienia i trudy. Nie patrząc na prześladowania, mieliśmy wciąż wspólne spotkania modlitewne. Szczególnie silne prześladowania znosiły siostry z powodu odmowy wstąpienia w grzeszne relacje z mężczyznami. Spośród nich największą gorliwością wyróżniała się Tatiana, którą nazywaliśmy po prostu Taniuszka i gorąco się o nią modliliśmy. To prosta wiejska dziewczyna, niewykształcona, mała, chudziutka. Jedyna jej wina to to, że do śmierci jest oddana Bogu i kocha Go ponad wszystko. Jeśli by nie jej zamiłowanie do śpiewania duchowych hymnów, to mało kto usłyszałby jej głos. Na nią diabeł ruszył z całą swoją wściekłością przez obozowe naczelstwo, za to, że nikomu nie udało się nie tylko skłonić jej do grzechu, ale nawet do zwykłej rozmowy z mężczyzną na osobności. Pewnego razu zimą, w czasie najgorszych mrozów, kazali jej wyjść, by piłować drewno. Zgadzała się bez dyskusji na każdą pracę, ale piłowanie było ponad jej siły. Jako parę dla nich zawsze stawiano jakąś notoryczną recydywistkę z wypalonym sumieniem i często Taniusza była przez nią bita i kopana. Ale pewnego zimowego dnia miało miejsce takie zdarzenie. Taniuszka stanęła przy koziołku i zaczęła ciągnąć metrową piłę ile sił, ale w pewnym momencie złapała się za klatkę piersiową i upadła na śnieg. Jej towarzyszka zaczęła obsypywać ją najgorszymi przekleństwami. Zaczęła ją kopać, a nawet bić drewnianą pałką. Jej biedne, bezbronne, ledwo okryte łachmanami ciało podskakiwało przy każdym uderzeniu. — Co tu się dzieje? Co się stało? Nagle rozległ się głośny męski bas. Nikt nie zauważył, jak na drodze stanęły sanie i podszedł zastępca naczelnika dyrekcji miejscowych obozów. Zobaczywszy to, z sąsiedniego stanowiska podeszła śmiało młoda dziewczyna
i odważnie powiedziała: Obywatelu naczelniku, niech pan mnie posłucha, to ja powiem, co tu się stało. Już nie mogę patrzeć na to znęcanie. Ta dziewczyna tylko za to, że jest wierząca, była gnębiona pod różnymi pretekstami. Wsadzali ją do karceru i do karnych kolonii. Ze względu na swoją wiarę nie tylko odmawiała współżycia z mężczyznami, ale jeszcze ich zawstydzała. Teraz wygnali ją tutaj na piłowanie drewna, ale niech pan na nią spojrzy, co z niej za pilarka. Piła jest prawie większa od niej, a te łajdaczki, z którymi celowo ją stawiają, dosłownie się nad nią znęcają. Widziałam ją wczoraj w łaźni, cała jest w siniakach. Teraz taki mróz, że dech zapiera i ta biedaczka osłabła i upadła, a ta jeszcze ją bić zaczęła. Niech pan zobaczy, jeszcze ma pałkę w ręku. My kobiety pomogłybyśmy taniuszce, ale gdzie tam gęby nie można otworzyć, bo te łajzy rządzą ponad naczelstwem, jak w obozie, tak i w pracy. Całą władzę im oddali. Proszę zobaczyć, że nie kłamie, cała jest w siniakach. Niech chociaż pan jej pomoże. Taniuszka w tym momencie zajęczała, poruszyła się i chciała podnieść się na łokciach, ale znów bez sił opadła na śnieg. Wokół głowy wyraźnie widać było krople krwi. Ale ona sama zaczęła coś mamrotać, jej gnębicielka, dziko rozglądając się wokół. Milczeć! Krzyknął na nią naczelnik. Ręce do tyłu! Marsz do sani! Rozkazał jej, wskazując głową na zaprzęg. Przy tym ostrożnie podniósł Taniuszkę ze śniegu i chciał ją zanieść na rękach na sanie, ale ona błagalnie zawołała. Przepraszam, już mi lepiej, sama pójdę. Myślała, że za karę zawiozą ją do karceru i poszła w kierunku sani. Ale naczelnik poprowadził ją i ułożył na sanie, przykrywszy kożuchem. A ty, krzyknął na towarzyszkę Taniuszy, na wartownię przed koniem, biegiem! W obozie zbadano Taniuszę i naczelnik przekonał się o jej stanie. Później zebrał całą administrację i udzielił nagany za stan w obozie. Nikogo nie pozostawił bez kary. Nakazał, aby Taniuszkę umieścić pod kontrolą medyczną i dać jej odpocząć, a także odkarmić ją, a gdy wyzdrowieje, przydzielać tylko do lekkiej pracy w ciepłym, a przy następnej wizycie zameldować o jej stanie i pokazać ją. Siostra staruszka długo milczała po wspomnieniach o Taniuszce. Patrzyła skupiona przez okno, a potem zwróciła się do Władykina. A teraz ze smutkiem muszę ci powiedzieć, że te dziewczęta, siostry, które długo walczyły o czystość, świętość i swoją dziewiczą cześć, jedna za drugą zaczęły porzucać swoją wierność Panu i szukać radości w doczesnych rozkoszach i nie chciały dłużej cierpieć z narodem Bożym. Wystraszyły się przyszłości opartej na zaufaniu Panu i postanowiły ją sobie same zbudować. Zaczęło im być szkoda własnej młodości, która tutaj więdła i nie chciały być ozdobą nauki Chrystusa, a postanowiły same siebie ozdabiać. Jedna po drugiej poznajdowały sobie narzeczonych poza żoną. W dzień oswobodzenia nie zechciały podziękować Panu i iść dalej tą drogą, ale poszły do swoich kawalerów ze świata. Teraz, w najlepszym wypadku, przychodzą nieraz do mnie pobite przez mężów pijaków i zalewają się łzami nad swoim losem. A niektóre zostały zhańbione i z dwójką lub trójką małych dzieci zostały bez mężów, którzy poszli w ramiona rozpustnic, z którymi ty się spotkałeś. Zostały tylko męczenniczka Taniusza i ja, starucha. Widzisz, ty też młody, pełen energii, a broń opuściłeś. Dlatego odpowiedzialność za czystość i wierność nauce Jezusa Chrystusa legła na ramionach chudziutkiej i wymęczonej Taniuszki i staruszki nękanej niemocami ciała. Pomyśl o tym. Paweł, powstrzymując łzy, uważnie słuchał wszystkiego, a na koniec poprosił: Matko, opowiedz mi o drodze, którą przeszłaś do tego dnia. Opowiem. Także byłam młoda i dość urodziwa, a do tego wychowana i wykształcona przez Pana i moich kochanych rodziców. Należeli do petersburskiej szlachty. Pana poznałam razem z nimi, kiedy nasi drodzy bracia, głoszący świętą Ewangelię, Paszkow i Korf, zostali carskim dekretem wysłani poza granice Rosji. Całe moje młode serce przylgnęło wtedy do Pana i poświęciłam się służbie Ewangelii, a także znając obce języki, zostałam współpracowniczką Bożych sług. Na nabożeństwach tłumaczyłam kazania znanych kaznodziei na rosyjski.
Byłam na zjazdach, w których uczestniczyli Pawłow, Iwanow, bracia Mazajewy, Balchin, Riabaszapka, Prochanow i inni. Razem z moimi drogimi przyjaciółkami, siostrami Szale i Kruse zajmowałam się rozpowszechnianiem literatury chrześcijańskiej i tłumaczeniem jej z języków obcych. Od początku do końca uczestniczyłam w działalności kółka studenckiego w Petersburgu. Towarzyszyłam braciom w wyprawach misyjnych. Współpracowałam z moimi drogimi ojcami i braćmi Marcinkowskim, Kargelem, Prochanowem, Czekmariowem, Dieliakowem i innymi. Dla jednych byłam matką, dla innych siostrą. Razem z nimi głodowałam i marzłam, mokłam i razem z nimi poszłam na cierpienia. Pewnie chciałbyś się dowiedzieć, jak się nazywam. Domyślam się i powiem ci, dla ciebie jestem matką. Niektórych z wymienionych przeze mnie może jeszcze spotkasz. O niektórych usłyszysz. Oni także, jak i my wszyscy, obok wzlotów wiary mieli i pomyłki, błędy. Kiedy Pan cię podniesie i umocni, weź od nich to, co najczystsze i święte, i nieś dalej. Jeżeli ktoś z nich, poznawszy się z tobą, spyta o mnie, to powiedz, że tak jak żyłam, tak umarłam, zostając dla nich matką i siostrą. Nastał czas mojego odejścia. Daj, pocałuję cię jak syna, takiego jak jesteś, i do zobaczenia. Pawełku, ty do mnie? Odezwała się miłym głosem, biorąc go za rękę, znajoma dziewczyna. Paweł spojrzał na staruszkę. Siwe włosy były gładko zaczesane i upięte po babcinemu pod czepkiem. Oczy miała zamknięte, a usta poruszały się w modlitwie. Nie, ja potem ci wyjaśnię, odpowiedział zakłopotany chłopak, nie wiedząc jak ukryć zmieszanie i wyszedł na ulicę. Kłęby pary skryły go przed znajomą. Powiedz mi, dziecko drogie, żyjesz z nim? Spytała staruszka po chwili milczenia, zostawszy na osobności z chorą dziewczyną. Nie, matko, pozwól mi się tak nazywać jak on, odrzekła chora. Ale on rozpalił we mnie taką miłość, której nigdy nie znałam. On odszedł, a ja nie cierpię, bo zostawił mi coś lepszego od siebie. Chcę tylko, żeby to coś moja dusza odczuwała zawsze i na każdym miejscu. To, co zostawił, jest bardzo podobne, jak mi się wydaje, do waszego Zbawiciela, o którym tak wiele mi opowiadał. A ty chciałabyś, moje dziecko, poznać go i już zawsze być z nim? Tak, bardzo bym chciała, chociaż moje dni są już policzone, ale gdzie i jak go znaleźć? Odpowiedziała chora. Nie trzeba nigdzie iść. Tutaj, w tym miejscu, zaraz uklękniemy, a ty musisz powiedzieć tylko kilka słów, ale z głębi duszy i z wiarą. Zbawicielu mój, przebacz mi, zaczęła staruszka. Przebacz mi, Zbawicielu Pawła i mój. O północy się przebudziła, jej oczy jaśniały wielkim szczęściem. Całą noc, jak małe dziecko, przebywała w słodkiej społeczności ze swoim Zbawicielem. Na duszy było tak lekko. Chciała wstać i pobiec, by opowiedzieć o swojej radości. Zerwała się, podpierając się na łokciach, ale ledwo uniosła się nad poduszką, upadła bezsilna, wstrząsana atakiem gwałtownego kaszlu. Zmarła od czechotki, ale umarła szczęśliwa i niesamotna. Przez kilka dni Władykin nigdzie się nie pokazywał, mimo tego, że wiosenne słońce tak zachęcało, by wyjść na łono pięknej, budzącej się przyrody. W biurze milczał i nie odpowiadał na żadne zaczepki ani komentarze. Pod koniec tygodnia zastał w swoim pokoju Taniuszkę. Gorliwie myła podłogę i okna, bo zbliżała się Pascha. Na polecenie naczelstwa pracowała jako sprzątaczka w hotelu pracowniczym, gdzie mieszkał Paweł i w biurze sowchozu. Władykin wszedłszy położył się cicho na swojej kanapie, starając się nie przeszkadzać dziewczynie. Cały obraz przeżytych przez nią cierpień stanął znów przed jego oczami. Dziewczyna nie zauważyła, kiedy wszedł i położył się, i myjąc okna cicho zaśpiewała. Nie martw się, duszo droga, nie smuć się, tylko się raduj. Uwierz, że nastanie inne życie, nasz Zbawiciel nas kocha, pamiętaj. Zakończyła śpiewać i zobaczyła Pawła. Och, kiedy pan wszedł, że nie zauważyłam, powiedziała zawstydzona. Śpiewaj, śpiewaj, Taniuszka, odpowiedział jej, widząc jej zakłopotanie. Później dodał jeszcze po cichu. Kiedyś też śpiewałem tą pieśń głośno i z uczuciem, i ze łzami.
Śpiewałem dla siebie i dla innych, a teraz umilkłem, ale pieśń nie milknie, choć słabym głosikiem, ale jest nadal śpiewana. Śpiewaj, nie przerywaj, zakończył szeptem, patrząc w jej skromne, wstydliwe oczy. Pan coś mówi, ale ja nie wiem co, bo tylko mogę z ust czytać. Bardzo mnie pobili i od tamtej pory mogę tylko mówić, ale nic nie słyszę. Ale przecież zapomniałam o czymś. Z tymi słowami, prosto i bez skrępowania, wyjęła z zapazuchy zapisaną kartkę papieru i podała Pawłowi, mówiąc: Umarła wczoraj moja matka, ale prosiła, żeby panu to przekazać. Ja nie umiem czytać, nie wiem, co to jest. Dziecko moje, zakończyłam swoją ziemską pielgrzymkę. Idę do mojego Wykupiciela. Jesteś jedynym, przed kim odkrywam swoje najgłębsze pragnienie, które zachowałam od dziewczęcych lat do starości. Zawsze chciałam mieć syna. Przez całe życie nie mogłam go sobie wyobrazić. I już straciłam nadzieję, że go kiedyś zobaczę. Przyznaję, że dopiero gdy spotkałam ciebie, rzeczywistość pokryła się z wyobrażeniem. Szczególnie, gdy nieoczekiwanie nazwałeś mnie matką. Chociaż inna matka cię urodziła, inni cię wychowali, a ja spotkałam cię jeszcze w nieczystościach, ale wiem, że jesteś właśnie tym, kogo chciałam mieć jako syna. Ja cię nie urodziłam, ale całe życie nosiłam cię w sercu i w moich marzeniach. Chcę cię też ucieszyć. Tego pamiętnego wieczoru, nieoczekiwanie dla siebie i nie będąc tego świadomym, ale taka widać była wola niebiańskiego ojca, otrzymałeś duchową matkę i siostrę. Twoja ukochana umarła jako chrześcijanka. Taniusza zostaje sama. Niech ona przypomina ci sobą, że najwyższe szczęście Bóg otwiera w życiu straconym dla niego. Matka. I co? Spytała Tatiana, widząc, jak grube łzy spływają po policzkach Pawła. No właśnie, ja też wczoraj się spłakałam, kiedy ją wywozili. Władykin nie wytrzymał, odłożył list i upadłszy na kolana, zaczął płakać bez zahamowania. Taniusza najpierw się zmieszała, ale później zrozumiała, że oboje osierocieli. I ona, i ten nieznajomy chłopak. Patrząc na niego, zrozumiała, że w umarłej staruszce oboje mieli drogiego i bliskiego człowieka. Taniusza poczuła w tym momencie, że łączy ich duchowa bliskość, jakiej nie miała jeszcze z nikim z jej otoczenia. Ostrożnie położyła swoją wychudzoną dłoń na jego głowie i powiedziała ze współczuciem: Nie trzeba tak rozpaczać. Ona już nie wróci. Trzeba teraz żyć jak ona. Czy nie to ci napisała w liście? A kim ona była dla ciebie? Matką. Potem przypomniawszy sobie, że ona nie słyszy, powiedział głośno i wyraźnie: Tak jak dla ciebie, matką. Popatrzyła na niego szeroko otwartymi oczami i odpowiedziała mu serdecznie: No właśnie, to znaczy staliśmy się sierotami. Wkrótce do Taskanu, do jednej z pozostawionych przez męża sióstr, przyjechał z kopalni nieznajomy mężczyzna. Okazało się, że to jej mąż, który odbywał wyrok, tak jak ona, za głoszenie Ewangelii, ale siostrze specjalnie powiedzieli, że w 1938 roku został rozstrzelany z rozkazu Garanina. Spotkanie było rozrywające duszę. Siostra, uświadomiwszy sobie swój podwójny grzech, rozpaczliwie płakała. Ani mąż, ani jej przyjaciółki nie mogli jej uspokoić, dopóki nie wypłakała wszystkiego. Prawie na oczach wszystkich pojednali się we łzach, wylali swoją rozpacz przed Bogiem i zgodzili się żyć razem. Prawie w tym samym czasie została zwolniona Tatiana z nakazem pozostania, tak jak większość innych, do odwołania na miejscu. Mąż z żoną od razu wzięli ją do siebie i była do końca swego życia ich matką, siostrą i przyjacielem. Władykin odprowadzał ją do Taskanu i po drodze powiedział: O ileż potężnych głosów ucichło przy pierwszej próbie cierpienia i w najgorszym czasie trwogi i łez został tylko twój, słabiutki, cichy głosik, ale jego nie zagłuszyła ani północna zamieć z jej strasznymi mrozami, ani dziki ucisk. Śpiewałaś serdecznie z ogniem w duszy i pobudziłaś do śpiewu innych. O ty, przypominająca o Bogu, nie milknij. Po wiosennych roztopach, kiedy tajga już wyschła, ożyła szczebiotem powracających pierzastych mieszkańców, a łąka pokryła się pięknym kolorowym kobiercem, Władykin wraz z innymi pracownikami na własną prośbę opuścił sowchoz
i przeniósł się do Magadanu w nadziei, że uda się jakoś dostać do ojczyzny. Ale Bóg miał inny plan. Rok 1941 przyniósł narodowi różne nadzieje, a także jakieś trwożne przeczucie. W Magadanie nie przyjęto Władykina ani jego towarzyszy do żadnej pracy, ani nie dano nadziei na przyszłość, ale nakazano im natychmiast jechać do tajgi i najmować się do roboty. Paweł i kilku innych dostali skierowanie do komitetu w Tenkińsku. Zachmurzone niebo wygoniło ich z Magadanu nadciągającą burzą. Ruszyli w stronę nieznanej krainy.